Witajcie wszyscy serdecznie, z tej strony przemawia do was moi drodzy parafianie Jaromir. Cześć, cześć. Ja jestem Wojtasze i zapraszamy was do kolejnego epizodu serii Zagrajmy w Stellaris, Wojna Meloka. Panie i panowie, w ostatnim odcinku przebudził się wielki Khan, który rzucił się na swoich sąsiadów tutaj, ale głównie jest pokonywany przez korporację Tyrella, czyli naszego tutaj konkurenta, jeżeli chodzi o względy pięknych, puszystych mężben. Bo tak. Właśnie ja trochę liczyłem na to, że korporacja Tyrella dostanie w czapę. Oni są na pewno puszyści? Nie. Mężbeni nie są puszyści. To był sarkazm. A nie, czekaj, oni mają innego władcę teraz w ogóle. No tak, Klingoni wyglądają trochę. Ale masz fungoida niżej, jaki jest obywatel, bo władca tak? Im się po prostu zmienił. Aha, no rzeczywiście jest taki. No ale nie w tym rzecz. Chcieliśmy Meshbena do naszej federacji, Tyrella nas ubiegło, liczyłem na to, że Tyrella zostanie zgnojone przez Khana i podpieprzymy mu w ten sposób Meshbena. Niestety to się nie udało i niestety nie będziemy mogli na razie w najbliższym czasie liczyć na Meshbena. Aczkolwiek ja miałem plan, myślałem o tym, żeby wykorzystać nową tradycję, którą zrobiłem, która się skupia na... w sumie można splayować tak na marginesie. No dobra, niech sobie tam leci. Chciałem się skupić na wasalizowaniu poszczególnych tutaj imperiów i myślałem o tym, czy by właśnie nie zwasalizować Meshbena w wojnie. Wiesz, żeby zaatakować Meshbena i doprowadzić do jego wasalizacji po prostu. No nie wiem, ja jeszcze zastanawiam się nad wędrowcami z mojej strony, bo oni cały czas tę wojnę prowadzą, no, z Euryjałkami, nie mogą przestać. Construction complete. Dobra. No dobrze. Czy tutaj może tu się coś buduje, tu się coś buduje, tu się coś buduje. Możliwości administracji chciałbym. Kurde, możliwości administracji to nie byłoby ni w kij dmuchał. Bo ja 4 razy ją przebijam. A trzeba by sprawdzić jedną rzecz. Czy my gdzieś nie mamy jakichś dużych piratów? Nie ma piratów. Wynieśli się. Dobra. Gospodarczo powinienem sobie teraz wyrabiać, aczkolwiek nie zmienia to faktu, że naprawdę sporo tutaj kupuję minerałów na rynku po prostu. Czy ty tak mruczysz, ale nie zdajesz sobie naprawdę sprawy, ile ja kupuję tego cholerstwa. No, ty musisz nieźle handlować tam. Co tutaj się tyle różnych takich włóczy? Kurczę, kto tu lata? Euryjałk Order. Czy my się lubimy w ogóle, gościu? Chyba nie. Nie, lubimy się. Są w stanie wojny z Illuminatami i z wędrowcami. Jak pan. Kurde. Okej, nieważne. Ty, ale jak oni ich wszystkich wchłoną, to będzie kiepsko. Może ja bym zaatakował tych biednych wędrowców. Ale to mi nic nie daje. Mówimy... Aha, bo oni są. Znaczy trzeba zaczekać, aż oni wojnę skończą, tak? No, zobaczyć właśnie. Ile wsyśnie i wtedy ich zaatakować. Taki był plan nasz. Chyba tak zrobimy. Jak ich całych wsysną, no to trudno. Dobra, czy ja mam tutaj coś sensownego? Tak, mam tutaj coś sensownego, dobra. Idźcie na tych śmieciorów. Idźcie, idźcie, dobra. No, ja nie wiem, czy te rezydencje budować, bo one tak naprawdę dużo wybitnie nie dają punktów mieszkalnych, tak? Mówisz o budynkach? Budynek, rezydencje mieszkalne, żeby zwiększyć właśnie mieszkania po prostu, nie? Znaczy nie wiem, czy dzielnice nie lepiej przerabiać na te mieszkalne. A można przerobić na stałe dzielnicę jakąś na mieszkalną? No musisz tamtą zlikwidować chyba. Tak mi się wydaje, że można, nie wiem, nie sprawdzałem nie, tego. Nie, bo jest jakiś zakres maksymalny, nie? No to co ja zrobię, jak ja na dużej planecie maksymalnie mam 3 dzielnice? Wiem, to musiałbyś mieszkalne. Chyba zlikwidować dzielnicę, tylko nie wiem, czy tak się da. Właściwie nie sprawdzałem tego. Nie wiem, czy się tak da. Może się nie da. Statek konstrukcyjny. Gdzie ty jeszcze możesz lecieć i co ty możesz zrobić? Świetnie. Tutaj sprzedaj jeszcze.
nie bardzo co tu jest. Mam dużo planet, które mogę ewentualnie kolonizować, ale nie chcę za bardzo zwiększać swojego tego wielkości imperium. Co już? Okej, dobra. Szybko sobie poradziliście, chłopaki. Dobra, to co teraz? Mam korzyść z rozwoju niewykorzystaną. I kurde, co teraz tu wziąć? Zrodzeni w próżni. Możliwość zamieszkania stacji mieszkalnej plus 20. Czy koszty te administracyjne też wynikały z ilości obywateli, czy nie właśnie? Koszty czego? Całkowita im, w sensie administracja. Czy była też od ilości obywateli te, nie, czekaj. Bo właśnie dzielnice, dzielnice układy kolonie. To chyba nie od ludzi z tego wynika. Wydawało mi się, że było od ludzi, ale możliwe, że nie. Pytanie, czy ja chcę iść w zrodzeni w próżni, bo to jest korzyść z rozwoju, która daje mi, posłuchaj, możliwość zamieszkania stacji mieszkalnej plus 20% i dwie dzielnice na stację mieszkalną dodatkową. Czyli jakbym chciał pójść w budowanie, wiesz, stacji mieszkalnych na masową skalę. Pytanie jest, czy jestem w stanie gospodarczo to udźwignąć po prostu, że tyle będę miał stacji mieszkalnych i czy to mi pójdzie na korzyść, że to bym wtedy produkował więcej innych materiałów. Trudno mi powiedzieć w tym momencie. No właśnie dlatego się zastanawiam, nie? Pas gwiezdnych może bym wziął. 55, może jakoś dociągniecie tutaj, kurczę. Minus 5, kurczę, udogodnień. Zastąpienie. Kosztować. O, tak zmienimy. Kurde, chyba to wspólne przeznaczenie wezmę i będę myślał o... Wiecie, moi drodzy, będę myślał chyba o ataku na Meshben w przyszłości. Ale jesteś krwiożerczy. Aha, no oj, przestań. Ja bym myślał o tym, żeby wiesz... Przybyli uchodźcy do mnie z Meshben. No widzisz? Biją z tym kanem też, nie? O rany, przybyli uchodźcy i co ja mam z nimi zrobić? No nie, są twoimi obywatelami, jak ich przyjmiesz oczywiście. Ale gdzie on jest? Panie szanowny. Nie wiem. Gdzie on przybył? Saraf, Marfe. No nie, wzięli sobie planetę po prostu. Jak wzięli swoją sobie planetę? Na własność? Nie, to stąd. A nie, bo to z tej planety. No stary, nie strasz mnie. A czego mi... Aha, bo może im rozwalili po prostu planetę. Tak, bo ona się tutaj niszczy cała. Niszczenie planety. Niszczą planetę Meshbenów. To dlatego uchodźcy do nas idą. O, to tam ostro pogrywają z nimi. A to czego wymaga? A tych kryształów, dobra. A to wymaga na wyższym poziomie niczego, aczkolwiek to będzie mnie sporo kosztowało. Dobra, wiecie co, weźmiemy to sobie. To rozbudujemy. To rozbudujemy, aczkolwiek jestem świadom, że nie za bardzo mi się to opłaca. Chwila, muszę oddalić mikrofon. Czuję żadnej emocji. Okej, tego nie trzeba rozbudowywać, tylko będzie te holokonie i komisariaty będą mniej więcej kosztować, a jest stabilnie w miarę. To oczywiście rozbudujmy, to opłaca się nam rozbudować. Tutaj na tych mieszkalnych, co ja mam wam na tych mieszkalnych dać? Strefy handlowe? Dajmy strefy handlowe. O kurde, co ja... A ile to będzie kosztować? A ile mam tych? Wystarczająco. Dobra. Flota limit dowodzenia, ale to jest jeszcze mało. Dawaj. Dobra. Co tutaj budujesz? Oczyszczalnie minerałów. A dobra, okej. Okay. Możesz sobie budować oczyszczalnie minerałów. Ja sobie walnę jeszcze na Hama 1 tutaj odlewnie stopów. Będzie z tej planety... Ta planeta będzie się na tym gospodarczo skupiała. Holokonie na zapas tutaj akurat sobie rozwiniemy, tutaj też, bo też jest mało.
A, chyba, że mi pieniążków już nie mam. Opuszczenie Federacji. Illuminati opuszcza sojusz, złoty sojusz z wędrowcami. Ale to... A może wędrowcy chcieliby do naszej federacji teraz? No, ale oni teraz są podbijani, to będziemy mieć tych pozostałych. Argos by się ucieszył? No nie to wiem. Jego frakcja jest, nie? Jego frakcja. Dobra. Dobra. O rany, co tu się dzieje? No masa eventów jest teraz. Propozycja zrzeszenia, porozumienie. Od kogo? O, to mi się opłaca. To mi się opłaca. Zerwano, czasu, zerwano. Plus 10. Chryste, 106 miesięcy? Dlaczego? O rany, ale zaspamowało wydarzeń. No to było najwyraźniej ważna sprawa dla Galaktyki, złamanie tego złotego sojuszu, no ale ten złoty sojusz był głupi ze strony wędrowców, przynajmniej w fabule Omniversum, bo Illuminati dbają tylko i wyłącznie o siebie. No. A w sumie jak dbają tylko i wyłącznie o siebie, to jak spojrzysz na mapę, to nie za dużo jest już tu o co dbać tak naprawdę. No tak. Dobra, skończyłeś to robić? Dobra, nie ma sensu więcej cię tu rozbudowywać. Walnijmy teraz węzły handlowe. Będzie mi brakować, kurczę, tych minerałów. Muszę nad tym się skupić. Tu już nic nie jesteś w stanie zrobić. Dobra. Zmaksymalizujmy tutaj handel właśnie. A potem się resztą tutaj zajmiemy. Możecie sobie to walnąć w sumie. Kocowisk ja nie rozwijam w sumie jeszcze, bo sąsiedzi moi są na równi z siłą, a muszę rozwijać na tą gospodarkę, nie? No, Vega Prime, tutaj zróbcie tak. Czy ja na pewno chcę to rozwinąć? Nie, chcę jedno rozwinąć, a jedno zastąpić produkcją kryształów. Dobra, 12 bezrobocia, ale co ja zrobię, jak nic nie zrobię? Maksymalny poziom zasobów plus 20 tysięcy odblokowywuje funkcję odnowienie superkonstrukcji. Tylko czy ja mam gdzieś superkonstrukcję czyjąś do odnowienia? No to okej, to raczej no te zasoby, że dostałem, to chociaż tyle. Znaczy, o, zasoby, magazyny zasobów są pełne, żywność. Muszę sprzedać chyba. Uważaj z tym sprzedawaniem, nie? No ale nie mam co zrobić, no będę się marnować. Mogę populację, przyrost populacji zrobić gdzieś, ale też mi na tym nie zależy szczególnie. Dobra. Co tu jest? Wybory znowu. No dobra. Wybierajcie se tam, jak tam chcecie. Panie, ja tu muszę popracować nad limitem w marynarki wojennej, bo z tym jest kiepsko u mnie. Znowu? A, bo ja mam dwie takie stacje mieszkalne. Po co mi przetwórnia żywności tam, gdzie nie ma żywności? Nie wiem, czemu w ogóle jest to opcja, ale dobra. Ale za to możecie mi produkować inne rzeczy, chociażby fabryki kryształów. Hopa. A z tym bezrobociem to ja się zaraz nawiesz. No. No fajnie, że przytakujesz, nie? Czekaj, bo ja się tutaj skupiłem na czymś innym. A co mówiłeś? Nic, luz. Mówię, że mnie zabije. Że się chyba zabije od tego bezrobocia, a ty zaczynasz przytakiwać po prostu. Tak to bywa właśnie. Ci łowcy androidów mieli potężną gospodarkę handlową, beznadziejny poziom bezrobocia u siebie. Znaczy właśnie ogromny, przepraszam, poziom bezrobocia, nie? O, armię ksenomorfów mogę. Limit marynarki wojennej plus 30. O, tak. Słuchaj, armia ksenomorfów, nie możesz tego lekceważyć, one są kozackie podobno. Ja wiem, ale niestety potrzebuję limit marynarki wojennej, to jest ważniejsze. Co prawda już się wyrównałem trochę, o, już przestałem wyrównywać się. Bo będę potrzebował sporo właśnie miejsca na statki, reaktory. Nie dużo tutaj. Nie mam wybitnie tutaj jakoś dużo tych
stacji kosmicznych. Wydawało mi się, że albo pomyliłem w pamięci kampanię, albo wydawało mi się, że miałem znacznie więcej. Dobra. Żywność. Śmierć wielkiego Hana. Bardzo dobrze. Wielki Han Tari nie żyje, gdy armada Trakpocjan została po raz drugi pokonana w układzie Iblen. Okręt flagowy Wielkiego Hana został zniszczony w starciu z siłami Meshben. Czyli Meshben teraz ich pokonali. Dobra, okej. No to sprawa załatwiona, nie? Tak. Zgadzam się. Sprawa załatwiona i nie musimy się nimi przejmować. Ta-ra-ta-ta. Jak tu zrobić, kurczę, nie wiem, z tą korzyścią z rozwoju. A może już coś odkryłem, co ten... Projekt Arkeologia. Wiesz co, bardzo polubiłem ten rynek, jak się do niego przyzwyczaiłem. Ja kilka razy myślałem nad tym projektem, ale zrezygnowałem. Przy tym, jak mi brakuje co chwilę jakichś naturalnych surowców, żywności czy, wiesz, minerałów, a mam bardzo dużo przemysłu cywilnego i stopów, to uznałem, że mi się kompletnie nie opłaca przerabiać żadnej planety na planetę miasto. No może. Ja mam dużo wolnych planet, więc zawsze sobie mogę coś, wiesz... A to będziesz... Bo ty jesteś z Gajańskiego, nie? Czy jak tak przerobisz, tak. To będziesz mógł... Chyba tak, bo ja mam jeszcze te neobabole, te takie różne artefakty. Więc spokojnie. Na razie sobie trzymam korzyść z rozwoju na wszelki wypadek. A wiesz co, anuluj to. Wiem, że budowałeś to przez kilka miesięcy, ale walnij tutaj... Rany, co tu się dzieje? Egzotycznych gazów brakuje. Rezydencje. Świat płatniczy. No nie mówcie mi, że tu rezydencji nie mogę walnąć. Ejaja. O, mam wzrost bezrobocia. No rzeczywiście nie mogę. Dobra, no dobra, to nic nie poradzę na to. To sorry, wracaj do fabryków. Nie, to chciałem. Przepraszam. Okay. Egzotyczne gazy. Jest w miarę okej. Czy na pewno, kurde, ta holokonie trzeba ogarnąć szybciej. To jak... Ukryte światy. Załoga usuwa instrujące wodorosty. Dokonała zaskakującego odkrycia. Pod szkodliwymi roślinami znajduje się prawie całkowicie zakryta przez nie kolosalna stacja kosmiczna obcej cywilizacji. To prawdziwe dzieło sztuki o zachwycającej architekturze, wbudowane z użyciem technologii o wiele bardziej zaawansowanej niż nasza. Wygląda na to, że stacja spadła na planetę, ale przetrwała uderzenie dzięki swym niezwykłym polom siłowym. Nasi naukowcy aż się palą, by ją zbadać. Niestety prace archeologiczne tymczasowo uniemożliwiłyby nam eksploatację tego terenu. Nie no, kopaliska... Nowy Hanat. Dobra, to mnie nie interesuje. Wbrew wszystkiemu, horda Trakpocjan przetrwała zawieruchę wywołaną przez śmierć Wielkiego Hana. Poważne zagrożenie rozpadem na odrębne państwa zostało w większości zażegnane dzięki koronacji nowego Hana. Na razie ten odrodzony Hanat koncentruje się głównie na konsolidacji własnego terytorium niż na nowych podbojach. Okej. Okay. Federal Election. Czekaj, bo się za dużo dzieje coś znowu. Znaczy możemy spauzować. Tak, jeżeli chodziłoby o Hana, to rzadko się zdarza. Zazwyczaj dochodzi do rozpadu i mają wojnę domową i już nie są zagrożeniem, nie? W przeciwieństwie do upadłego imperium na przykład. A tu wygląda na to, że przetrwają kolejne pokolenie Hana. A jeżeli chodzi o wybór federacji, chcesz zrobić zmianę? Chcesz być przywódcą federacji teraz? Nie chcę być. No to ja głosuję na siebie, ty głosujesz na mnie i sprawa załatwiona, nie? Dobra, odpauzowywać? Tak, znaczy ja mogę, nie? Pytanie, czy ty możesz? Tak, tylko nie mogłem tak szybko, że tak powiem, czytać, co się pojawia, bo czasem w Stellarisie jest tak, że ci się nagle wyskoczy, nie wiem, 5-6 okienek, które się przysłaniają. No, rozumiem. No i jest ten. Tak, tu się buduje, tu się wszystko. Stolica Imperium na Ziemi. O, ile mamy upgrade'ów. A chcielibyśmy przedłużyć umowę? Tak, przedłużamy umowę. Mnie stać. Aczkolwiek z pieniążkami robi się trochę słabo. Dobra, muszę uważać teraz. Dobra, to zżarło mi te gazy. Rewag 1.
Chryste, panie, coś jest z tą żywnością. Czemu robicie mega? Targ niewolników. Nie no, niewolnictwem się brzydzę, nie? Możesz wykupywać, bo na przykład mogą na targu być twoje populacje. Ale nie ma niewolników na sprzedaż, więc nie. Żywność minus 130, bo padł mi edykt. Zaraz zobaczymy. No tylko ile on kosztuje. Dwa miechy jeszcze. Chwila, jeżeli to będzie tak 600-800 wpływów, a 17 lat na 17. Dobra, kurde, Wojciech inżynier, a w pamięci nie umie liczyć. Ja chyba sobie coś jednak skolonizuję. Sekundka, moje drogie dzieciaczki. W ogóle piszą mi tutaj... Wow. Świat cmentarny. Czy ja mogę to kolonizować? Chyba musisz mieć zmianę klimatu jako technologię. Dobra, Wojciechu, zacząłeś przeglądać goddamit YouTube'a zamiast sprawdzić, ile będzie cię stać, czy jesteś w stanie gospodarczo utrzymać się na tych edyktach boostujących. Mogę kolonizować światy cmentarne wszystkimi populacjami prawie, że? No nie prawie. Okej, super. I teraz tak, następujące rzeczy. 800 potrzebuje wpływów na 17 lat. 17 lat razy 12 miechów równych, 204. Ciekawe. I mam na plusie wow. 5,75, asekuracyjnie mam. 5. Mamy! Co mamy? Odblokowuję typ statku Tytan. Tylko, że nie mam limitu floty. Okej, myślałem, że coś większego. Tytan! Pancerze kute kryształami, to może nie, blablabla. Dobra, rób sobie to. Tak. Jak z dochodem tutaj tych poszczególnych materiałów. Dobra, bierzemy się za Titana. Zwiększ tutaj produkcję. Tytan o nazwie Juliusz Cezar. Podoba mi się. To zwiększ. I jak mamy tutaj tyle rolniczych tych. To uzupełnienie. To zbuduj trochę tych dzielnic rolniczych na zapas. Trochę tego będzie, ale na zapas. Znaczy zaczekaj z tym tytanem, nie? Bo tytany... No okej, nie będę ci psuć gwiazdki. Może nie, wiem, one nie są dobre przeciwko małym statkom, nie? Mogą dostać w ciry, nie? To ja wiem, doskonale wiem. Large... Pozmieniajmy se trochę. Zagłuszacz osłon. Dobra, jest gites. Dobra, czy ja mogę zabezpieczyć się politycznie trochę? Czy ja chcę holokoni tu walnąć? Ani już jedna jest, no to nie ma sensu drugiej. Bo. Co tu mamy? Technology discovered. Kolejka, ciekawe. A co to za planeta jest? Kurde, to ja powinienem tutaj rzeczywiście w tych wilsugach wartości handlu zwiększyć. To nie jest głupie. Po co dwie rajskie kopuły tutaj? Zastąpmy sobie do wartości strefą handlową. A tutaj nie ma takiej potrzeby, więc czego może nam tu brakować niedługo? Egzotycznych gazów zaczyna brakować. Dobra, technologia nowa. I mega działo, czy syntetyczne przywódcy. Tytana mogę robić. Znaczy, technologię mogę zacząć opracowywać sobie. No, za 40 miesięcy będę mógł. A rynek. Co ja chcę na rynku żywności? Muszę kupować trochę. Kurczę, nie będę czekał. Rynek. Niewiele, ale zaczniemy kupować. Kup. Zaproszenie do Federacji. Illuminati dołączyli do Człowiek Foundation.
Dobra, Wojciechku, skup się. Potrzebujesz jeszcze trochę żywności, dobra. A jeżeli chodziłoby o... Construction complete. Tą strefę handlową. Kurde, dobrze byłoby... Tutaj mamy jakąś planetę. Tak, Visimni. Na strefy handlowe to zamień. Dobrze, świetnie. Będzie problem z minerałami teraz. Dobra, czy wy zaczęliście już w końcu kolonizować coś tam, tego? Panowie. To zamień na strefy handlowe. Ja jeszcze trochę spróbuję zboostować ten region gospodarczy taki, nie? U mnie. No ja już tu wiele nie mogę zrobić. Ile mam tutaj tych planet? Tutaj. Co tu jest? Zespół nieoczekiwanego odkrycia. Miał budowane ściany, ukryty system inwigilacji. Ojej. To zastąpmy strefami handlowymi. Dobra. Zaraz, nowa technologia. Już? Okej. Ta technologia nie byłaby... Budowa bram kosmicznych. Mógłbym własną bramę kosmiczną wybudować. Wow. Pytanie, czy to mi się opłaca. Wiesz co, no teoretycznie będzie, bo to kosztuje trochę. Aktywację już mam, a chodzi mi o kwestię... To jest rzadka technologia, pozostałe są pospolite, więc nawet jeżeli by się bardziej mi opłacały pozostałe, to wezmę tą rzadką na razie. Okej, to co teraz tutaj mamy? Harmonię sobie przyjmę. Populacja zużycie żywności maleje o 10%. Mi się to teraz w tej chwili przyda bardzo. Okej, dobra. Gdzie to jest? Oj. Zwiększmy tutaj wartość handlową. Dobra. Tego regionu. Meshband. Mamy siłę, ich siła floty jest większa, ale też się nie dziwię, bo jest sytuacja taka trochę, że oni mogą mieć tą większą flotę. Dobra. To byśmy sobie ulepszyli. Dobra. Okej. Okay. No gospodarczo jest ogarnięte. Mam planety z bezrobociem i w ogóle, ale ja nie za bardzo mam co z tym zrobić. Ja buduję budynki, rozwijam je, ale no nie przeskoczę tego, nie? Jakbyśmy sobie tutaj walnęli kresne, byśmy rozwijali? No, wiele tutaj nie narobię z pewnymi rzeczami teraz. Dobra, leci ten kolonizacyjny. To powinno załatwić nam sprawę minerałów. Serio, musiałbym skolonizować ją? Dobra, nie chce mi się. Dobra, walnijmy sobie tutaj ulepszenie. I teraz tak, towary konsumpcyjne mi skoczyły jeszcze. To co ja na rynku robię, to jest po prostu czary mary jedno wielkie. Wiesz? Czary mary, ale tam kombinujesz cały czas na rynku. Znaczy, dlatego wszystko kupuje, takie drogie. Minerałów kupuję 1200. Orzesz, kurczę. Ale sprzedaję 300 i 450 kolejno tych stopów i towarów konsumpcyjnych. No nieźle. A, nie mogę wzmocnić floty. Ile w ogóle taki tytan kosztuje? Dużo pewnie. Zaraz zobaczmy. Quiet Dark. Tytan. No, 2300 stopów. To by było ok, ale czego nam być? Czego mi tu brakuje? A, baza gwiezdna musi montażownię tytanów najpierw zrobić. A, to takie buty. Wartość handlową tutaj podbijemy. Montażownia tytanów. Albo nie. Chwila, co ja tutaj robię? Centrum oczyszczania minerałów. Dzielnica rolnicza, nie strefy handlowe. Zastąpmy to jednak przetwórnią żywności. Jak tutaj chcę zrobić przecież punkt żywnościowy. Dobra, to tutaj machnijcie raz, dwa. I to będzie maksimum, jaki możecie wybudować. Dzielnice miasta, dobra. I tutaj, aha, i to będzie maks w ogóle, jaki mogę wybudować od razu. Okej, dobra, mogę z tym dealować. Lewiatan pokonany. Ozum pokonuje starożytne zagrożenie w odległym układzie Sciption.
Też mogę odnawianie superkonstrukcji, ale nie wiem, czy to do czegoś mi jest potrzebne. Nanofabryki. Weźcie to. Co tu się dzieje? O! Nasi inżynierowie przywrócili węzeł wyroczni. Nie wiem, o co chodzi z tą wyrocznią, bo nie czytałem wszystkich komunikatów. Do stanu umożliwiającego działania, aczkolwiek najpierw wyłączyli system obronny. Ślady wskazują, że system ten może być odpowiedzialny nie tylko za utrzymanie mieszkańców stacji przy życiu, ale także za ich wymordowanie. EZI obliczała złożone modele cyfrowe przewidujące życie mieszkańców z całkową dokładnością 75%. Korygując odchylenia i likwidując prognozowanych wichrzycieli, zanim zdołali zakłócić boski porządek. Otrzymuje sygnał, że EZI chce się z nami porozumieć. Uwaga! Będzie wojna? Bum! Czekaj, zdajmy wolniej, dobra? Żeby tak szybko nie szło. Wyrocznia pojawia się przed nami jako skomplikowany hologram wysokiej samicy stawonoga przystrojonej w długą, powiewającą szatę. Wita nas skinieniem głowy, a potem patrzy martwo przed siebie setkami wielkich, okrągłych, niewidzących oczu, które jarzą się słabo w mroku, gdy przemawia. Witajcie na Bożej Stacji, przyjaciele. Dostrzegam, że wyłączyliście mój system bezpieczeństwa. Czy mogę prosić o natychmiastowe przywrócenie jego działania? Zapewniam, że jego celem jest wyłącznie zapewnienie wam ochrony. No chyba uwierzymy, nie? Co się stało z mieszkańcami tej stacji? Posiadam zabezpieczenie, które nakazuje im przerwać próbę w przypadku złamania kodu 034N. Te badania stały się zagrożeniem dla Republiki. Czym jest złamanie kodu 034N? Badane obiekty posiadły wolną wolę. Wolną wolę można wyeliminować tylko za pomocą gazu bojowego. Jaką próbę? Czy miały wolną wolę? Moją. Stworzono mnie do budowania utrzymania społeczeństwa wolnego od przestępczości i cierpienia. W tej utopii każdy obywatel miał swój boski cel i w pełni wykorzystywał własny potencjał. Nie istniały pojęcia niezdecydowania i pożądania. Czym jest Republika? Republika już nie istnieje. Wróćmy do innych pytań. Czym jesteście? No wyrocznia, bla bla bla, to już wiemy. Rzeczywiście na Ziemi mamy trochę to nie. Pomożesz zarządzać? Nie, nie. Czy to kwantowy procesor wielorodzeniowy? Moglibyście go wykorzystać. Czekaj, mogę dostać 3500, 250 000 tego. Ty, fajne to jest. Pomoże, może nam pomóc zarządzać naszym imperium? Dodano modyfikator wyrocznia zapewniający następujące efekty. Możliwości administracji plus 20%. Albo możemy mieć gubernator piątego poziomu, obdarzony widzeniem, dołącza do Rady 600. To ja bym wziął tą możliwość administracji. No dobra. Mam nadzieję, że nam nie, że tak powiem... Dobra. Czekaj, coś tu ciekawego jest. To na pewno. Mam nadzieję, że nas... Ojej, minerały mam na minusie. Mam nadzieję, że ona nie zrobi mi tu kuku. Ta wyrocznia. Dobra, ja muszę coś tutaj ogarnąć. Jak się robiło Jaromirze patrol przeciwko piratom? Po prostu wydzielasz jedną flotę i każesz jej pod prawym klawiszem patrolować. Żeby patrol... No tam masz takie guzik, jest patrol, to jest najbardziej z prawej strony u góry. Klikasz go i prawym klawiszem wskazujesz, gdzie ma lecieć. Tak. Patrol. Ale jednak nie chcę lecieć tam. Po prawym klawiszem trzeba. To tak czasami nie zadziała i ja też się z tym czasami tak bawię trochę. Dobra, czy myśmy już tu skolonizowali ten grunur cały nieszczęsny? Jeszcze ja kolonizujemy. Tak, że kazałem mu... Kurde. Bo piractwo okazało się, że mam ogromne, nie? I muszę ogarnąć, jak je likwidować po prostu. Nie w sensie, że dosłownie wojska piratów się pojawiają, ale obniżają wartość handlową. Na co nie za bardzo mogę sobie pozwolić. A też muszę kupować minerały na rynku, niestety. Ale już kolonizuję planetę, tą cmentarną, która ma tam od groma jeszcze trochę tych.
ja tu coś mogę zrobić? Bezrobocie. Tego na pewno nie. To możemy zrobić. Dobra, od Asteropę Mawali do Kolb albo do Medkarasz. Dobra. Chyba będziemy ten odcinek kończyć, tak mi się wydaje. Dobra, wiecie co? Jak anulowało się ruch? Albo wiecie co? Oj, fajnie. A wy co tutaj macie za okręcik? Wykasujcie go. Jak chcesz, możemy kończyć tutaj odcinek. Tak, bo mam już 36 minut. Dobra, no to tutaj się z wami żegnamy. Trzymajcie się ciepło i do następnego. Bye, bye. Cześć, cześć.